Na granicy Gozdowa z Mariampolem miał miejsce ostateczny odbiór robót zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi gminnej Gozdów-Mariampol. Podziękowanie dla wykonawcy przede wszystkim, bo słyszę, że tutaj naprawdę prace sprawnie, wszystko dobrze przebiegło i ludzie są zadowoleni, no, zwłaszcza sołtys, radny jednocześnie, także no i nie tylko zresztą, bo pozostali zebrani, pierwszy etap tak zakończony, natomiast będziemy jeszcze ubiegać się o środki, realizować dalszą część tej drogi. Ja też jakbym mógł dwa słowa, to... Proszę Cię bardzo. To ja bym też chciał podziękować właśnie władzom gminy i wykonawcy, bo bardzo super współpraca, panu inspektorowi. Wszystko, ja tu byłem codziennie, uwierzcie mi, i naprawdę od podstaw tą drogę wiem, jak była zbudowana. Także no, dziękuję bardzo wszystkim. Roboty zostały wykonane przez firmę Kost But Piotr Truchliński z siedzibą w miejscowości Jaroszyn Kolonia. Koszt wykonanych prac to kwota 432 342 zł brutto. W ramach budowy wykonano pełną podbudowę kamienną oraz nakładkę bitumiczną na odcinku o długości 504 metry bieżące. Inwestycja została zrealizowana ze środków województwa wielkopolskiego w kwocie 212 250 zł w ramach zadania jednorocznego pod nazwą budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz ze środków gminy Kościelec w wysokości 220 092 zł.